pani Pieguski? Wy jesteście tak podobne wszystkie. O matko jedyna. A ja nie wiedziałem. Nie będę płacił za telefon? O, przepraszam. Ja pan nie płacę. No właśnie, ja się obawiam, żebym w koszty i w długi nie popadł. Pani doktor? Jest tam pani? No, już dzwonię, halo? Naprawdę zadzwonić? Już dzwonię. Przyjechać do mnie, bo się czuję bardzo kiepsko. Za pół godziny będę. Dlaczego tak późno? Aha, ma pani innego pacjenta, tak? Tak. Aha, to okej, dobrze, czekam na panią. Dobrze. Ale halo, jeszcze chciałem coś powiedzieć, pani doktor. O, chorob. Słucham. Jednak przyjadę za godzinę. A dlaczego pani doktor przyjedzie pani za godzinę? Bo mam pacjenta. A, pacjenta pani ma. No trudno, to poczekam, ale ja z bólu już nie mogę wytrzymać. Wie pani, co mam sobie zaaplikować? Jakie tam... Miał pan pójść do apteki. Ale apteka była zamknięta, mimo to, że całodobowa. Jak zamknięta, jak ona czynna do 21. Tak, ja byłem tam i pisze, że nawet czynna jest całą dobę. Ale proszę sobie wyobrazić, że nikogo tam nie ma. Może urlop. No właśnie, dzwonię na ten dzwonek, który jest po prawej stronie przy okienku podawczym i niestety nikt nie otwiera, nikt nie odzywa się. Aha, to ja będę za godzinę. Ojej, ja chyba nie wytrzymam. Co mam wziąć? Trzeba było iść do apteki. Okej, dobrze, będę szukał innej apteki. Dziękuję bardzo za informację. O, wow, bankowo. No bo minęła godzina. A jak by pan chciał sprzątać do kogoś? I zbada mnie pani doktor? Już badałam, trzeba było iść. Aha. A mogłaby mi pani polecić jakąś inną aptekę? Jak ta zaraz jest zamknięta? Tak. No to też jest... To jest ten blok. Ale na jakiej ulicy? Na ulicy... Poczuję się tam lepiej. O, zaraz pan tak. A ja wysłałem dzisiaj rejecznicy, no ale trudno. To jest na ulicy... Matejki? Ślęczka? Tak. No, to się kawałek. Aha. Ale nie wiem, czy tam nie jest już zamknięta, bo tam chyba czynna do 18. Ale coś ta pani mówiła, pani kelnerka. Kelnerka? No ta pani, co to była? To jest ta pani? Jaka pani? Ta starsza pani? Kucharka i kelnerka. Aha. Jak nie ma innej kelnerki. Aha. A dobrze gotuje? Bardzo dobrze. No zobaczymy.
zatruje się, mogę jeść wszystko. Chleb z masełkiem. Pani powiadomić panią doktor, bo ponoć pani ma lekarkę na, można tak brzydko powiedzieć, na wyposażeniu i ma pani gabinet, tak? Tak, a czy lekarka ma przyjść? Tak, oczywiście, jestem okropnie chory. Nie mogę się poruszać. Bolą mnie nogi, ręce, głowa. No dobrze, ale to ona przyjdzie za 15 minut. Okej, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. No to pani prezesowo, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, będę dozgonnie wdzięczny pani. Do widzenia. Do zobaczenia i usłyszenia. Pa. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem szefowa. Szefowa miała pani przysłać mi lekarkę. Ona powiedziała, że zadzwoni. Aha. Ile one kilo? 5 kilogramów jedno. Ciężkie. Bardzo ciężkie, oczywiście. Ojej. No, no. Tak jak ten arbuz. Arbuz ile miał? Ile ważył? Nie wiem. Nie no. Nie uda się przekręcić. Więcej nie, mniej miał. Ach, to tak, oczywiście. Okej. Proszę, słucham. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Ja nazywam... Panią doktor. A, dzień dobry, pani doktor. Ja jestem Ryszard Tadeusz Gorczyca i ja dzwoniłem... Właśnie, potrzebowałbym, żeby pani do mnie... Jeżeli oczywiście pani może przyszła, bo czuję się fatalnie. Nie mogę się poruszać w ogóle. Tak mnie łydki bolą, nogi, głowa, brzuch. Naprawdę. Ja przyjdę. Za ile pani będzie? Za jakieś 3 minuty. 5 minut. Dziękuję. To pani wie, który mój pokój jest? No właśnie. 1126. A, ale... 11 piętro i winda nieczynna. Jak pani to zrobi? Po schodach będzie to trwało. Może samolotem pani? Ale nie wiem, czy będę mogła coś zrobić, bo pan miał kupić leki w aptece. Ale ja... Na pewno poradzi. Ale ja nie mogę się nawet ruszyć z domu. Byłem raz jeszcze, jak ja mogłem. Ja powiedziałam panu, gdzie jest apteka, a ja leków w kieszeni nie mam. Ale jeżeli by pani mogła jakieś przynieść leki związane z moją chorobą. No to ja za chwilę przyjdę. Do widzenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Pani doktor, jesteście tak podobne razem, to znaczy pani i pani właścicielka hoteli wszystko. Mówię, łydki mnie bolą, brzuch mnie boli i głowa mnie bardzo boli. Nie mogę chodzić. Tak, ale byłem w aptece. Mam wszystko na karcie. Nie mam... Ja mam kartę.
kartę mogę pani ewentualnie. Ale musiałby pani podać PIN. Nawet PIN jest bardzo prosty. Okej, a ja później wrócę pani pieniądze. Aha, o dziękuję pani doktor, jest pani super kobietą, super lekarką, takim nam lekarzy trzeba. A to karma. Tak, dzień dobry pani, witam serdecznie. Okej. Tak, naturalnie, pomogło mi. Już głowa mnie przestała boleć. Okej. Dziękuję bardzo. Okej. Proszę, słucham. Dzień dobry. Czy leki pomogły? Tak, oczywiście, pani doktor. Jestem bardzo pani wdzięczny. Tak. Głowa przestała mnie boleć już. Brzuszek już mi łagodzi i łydki też już zaczynają dochodzić do formy. Już mogę się przemieszczać. Bo ja bym jak coś to poszła jeszcze do apteki. Aha, no chyba, że jakieś witaminki by mi pani jeszcze zaleciła. No to ja zaraz przyjdę tam do pana pokoju i pójdę do apteki. Okej, dziękuję bardzo. A ile tobie będzie kosztować, pani doktor? 20 zł. Wizyta lekarska taka droga? Nie wizyta, tylko razem z lekami, które ja kupiłam. Aha, oj, a ja myślałem, że sama wizyta tak okrutnie droga jest. Nie. Bo ja jako artysta bardzo mało zarabiam. Wizyta 5 zł. A, no to jeszcze przełkniemy. Na raty, jak pani rozłączy, to będzie super dobrze. To do widzenia. Do zobaczenia, do widzenia i do usłyszenia. Pa. Przepraszam za pana współchwalanie się. No dziękuję bardzo. A kto pani jest? Ja się pytam, proszę pani. Ja przed chwilą miałem lekarkę, była tu. I nie wolno mi nikogo przyjmować, bo ja prądkuję, zarażam ludzi. A kto pani jest, proszę pani? Nie znam, ta babcia młodziutka? Tak. 150-letnia? 158! Pardon, 158 lat, to pani jest młoda dziewczynka. No tak, ale co tak się pani pogarbiła? Pani się garbi z urzędu, tak? Czy sytuacja życiowa panią tak pogarbiła? A co to ma pani za laseczkę? Proszę. O, u mnie była pani doktor bardzo fajna. Proszę iść do właścicielki hoteli. Ona ma... Aha, pieniążki pani ma, bo pani lekarka jest bardzo chytra i chce, żeby od razu jej płacić. Nie wyrywać.